Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z memów o mnie, od was. Tak to leciało, tak. Zapraszam serdecznie do dodawania kolejnych memów pod postem, który właśnie się w tym momencie pojawił na stronie Brodacinet. No Purposz, no macie link w opisie do mojego fanpage'a na Facebooku, zapraszam tam serdecznie. A dzisiaj spora dawka nowych memików. Lecimy. I przypominam, żeby to były memy o mnie, bo takie nie o mnie to inni robią. Ja robię o mnie. Ja narcystycznie dosyć mocno. Pierwszy jest memik i jedyny w sumie dzisiaj od Flina. Kiedy oglądasz sobie live u Kulfona i się okazuje, że ma X-raya. Gdzie on ma tego X-raya? A, że tutaj! O, to kurna, no to... Oho, jeszcze zobaczcie, Brodacinet 1.18 easy. Pogadamy sobie. Pogadamy sobie. Pogadi! Pogadi, Kulfon! No, no pogadi. No dobra, lecimy z kolejnym memem. I to jest jedyny mem obrazkowy od Magdy, nie Magdaleny, bo mnie zwróciła uwagę, Czardybon. Ponieważ reszta to są filmiki. Natomiast ja z tymi filmikami mam ogromny problem, że ja ich nie mogę ściągnąć na komputer. Za cholerę, po prostu z fanpage'a się nie da ściągnąć na komputer. Przynajmniej ja tego nie potrafię. Szukałem rozwiązania, nie mam. Prawym przyciskiem skopiuj adres, nie mam. Nie mam. Także ja sobie to potem na sam koniec odcinka zrobimy te wszystkie, co są filmowe, to będzie z Facebooka bezpośrednio. Purposz robi serię memów o sobie. Marcin99 robiący memy o Marcin99. It's showtime. Tak było, nie ściemniam, dokładnie tak. Także do Magdy jeszcze wrócimy, natomiast teraz przechodzimy do kolejnych osób. Tu mamy kilka memików od kogoś, kto się przedstawia na Facebooku jako Tatsuya Jarzębski. Hunter jakimś cudem zdobywa lepszy czas od Purposza, przypuszczam, w Trackmanii Purposz. Doprawdy, sam fakt, że żyjesz, jest dostatecznym nietaktem, to dobre. Dobre skojarzenie, dobre, podoba mi się, to nawet mnie rozbawiło. Kulfon, pierwszy local record. Purposz, który zaraz pobije jego wynik o 3 sekundy. Szczerze, pierdoli mnie to. Spoko, fajne. Fuck, it's członek Guildy Middle, don't suck. Ale pojazd. Ale zapraszam serdecznie do Guildy Middle również. Tak jak i do Lastu w Trackmanii. Mocne. No i kto? No kto jak nie Marcin99, który przesłał tonę znowu memów. Zobaczymy, czy które się będą do czegokolwiek nadawały. No to dobre nawet. To dobre ze startu, tak, to dobre. Kolega pyta, jak on się nazywa. Grzesiek, Ola, Marcin99, Grzesiek. Ale czemu Grzesiek, no? Nie wiem, dobra, no. Kiedy oni nie robią ci memów, kiedy Marcin ratuje ci serię z memami. No i jeszcze parę innych osób, to jest, spokojnie to. Purposz. Trza coś zrobić z Marcinem, żeby się tak nie przechwalał. Widzowie, może go upokorzymy albo bana damy. That doesn't seem fair. Nie, tutaj powinno być napisane, to tak nic nie daje. O Jezu, Monika przed randką w trakcie. O Jezu. Oj, w sensie... już akurat już wystarczy z tym Kulfonem, no ale to nawet to zabawne już. No tak, 40-latek kiedyś dziś. Oj, to będzie teraz, to będzie po prostu, widzę, że wzór numer jeden. Ola Marcin, Grzegorz Marcin 99, no tak. No jest, no oczywiście, no tak. Marcin 99 się załapał do teraz do jednego schematu i będzie jechał, no. Ola walczy z Grześkiem, mem o mamuśkach. No mem o mamuśkach z poprzedniego odcinka naprawdę wygrał wszystko. Czyli ten obrazek plus gorące mamuśki twojej okolicy, to było coś pięknego. Także zapraszam do poprzedniego odcinka również, bo był naprawdę zajebisty. Kiedy twój mem jest memem odcinka, kiedy dowiadujesz się, że Ola wróci, jak znajdzie czas, tak już pisała, że wróci, także no bój się Marcinie i bójcie się wy widzowie, bo jeżeli w następnym odcinku będzie Ola, to... Ja się w sumie bardziej boję o swój kanał, niż wy się powinniście bać. Marcin, kiedy jego memy są chujowe i nieśmieszne. To ty się często musisz cieszyć, Marcin. Sorry, musiałem. Randka z 40-latką, oczekiwania, rzeczywistość. No tak.
Memy Marcina, memy Oli, Grzesia i Magdy. No, jeszcze Magda dołączyła też do tej elity tutaj, zdecydowanie, zdecydowanie. Ola i Grzesiek walczą o miano króla memów. Marcin 99. No tak, 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 tak. Widzowie, Kulfon, który padł ofiarą gorących mamusiek Marcin i Kulfon. Ja w ogóle uwielbiam tą podstawę do mema, te wilki są zajebiste po prostu, ten pośrodku jest szczególnie, to jest cudowne. Ola, Grzesiek, Marcin. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Ojej. Purpurz przestaje pochwalać Marcina. Marcin 99, no gdzie pochwały? Sława i memy Marcina 99. Purpurz, Ola, Grzesiek. No tak, już widzę, że... Dzień dobry, chciałbym zamówić waszą najlepszą kurtyzanę. Możemy polecić Mikaela jako na reklamę. O Jezus, nie! 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 Kurtyzana kiedyś dziś! Ojej, to było... To było na kilku odcinkach wcześniej, tak? Czy na jednym poprzednim, że... Łęcka była kurtyzaną. Tak, 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 tak. To dobre, to dobre. Chociaż już, no wystarczy z tym Kulfonem, dajcie mu już żyć, no. Gorące przygody Moniki, no tak. Jedziemy dalej. Cejrowski za moich czasów, Cejrowski w dzisiejszych czasach. Ale Cejrowski z dzisiaj, wiecie, no... Jest, nie? Jest za tych czasów też. A tu jest drugi młodszy Cejrowski, przystojniejszy przede wszystkim na dole, no. Halinka Kiepska. Kiedyś, dziś. To jest nawiązanie do czegoś? Nie, bo znaczy... Ja to nie mam problemu, żeby się śmiać, ale po prostu nie rozumiem. Ale to, jeżeli to jest nawiązanie do czegoś, co ja na przykład kiedyś powiedziałem, to, to tak, to, to... Arnold Boczek i jego zaginiona żona, etc. podkropać się, ojej, 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 jeszcze ta seksmasterka napis w tym miejscu. Ja już coś czuję, że zaraz z tą seksmasterką coś, coś zaraz będzie w następnych memach, ojej. Gorący tatuś w twojej okolicy, ojej! A faktycznie na tym zdjęciu mam minę taką trochę pedober, nie? Ojej, no! Szlaufy krakowskie, oczekiwania, rzeczywistość! Ojej, to jest nawiązanie do odcinka Kulfona ze Sierody. Polecam obejrzeć, bo no... Szlaufy krakowskie, tak, 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 tak. Słuchajcie, skończyliśmy obrazki. No to zostały nam jeszcze... Filmiki. No to sprawdźmy te filmiki. I pierwszy filmik jest od Marcina 99. Okej, okej, okay, okay, to mniej więcej to się dzieje w mojej czaszce, tak. Natomiast ja kulturalnie cię wyzywam zazwyczaj, ale to się dzieje tak tu, backstage'u, to jest za kulisami, dokładnie tak. Purpurz po wygraniu wszystkich mapek w jednym odcinku. Dokładnie tak było, dokładnie tak było, dokładnie. Dokładnie tak było, dokładnie tak było. Co? Dobra, nieważne. To się wycięło. Tylko, że się zapomniało wyciąć zapewne. Dobra, lecimy. Kulfon, Hunter, Purpurz. Grana w Trackmanii. Magda, ratuj filmikami. Powiedziałbym, że ludzie, którzy podali mi pomocną dłoń. Ja wiem, że tego nie słychać, bo jest strasznie cicho nagrane. Ale to dobre, to dobre. To jest fragment z Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, tak. No dobra, bo to będzie... To jest strasznie długi monolog i tak jest przyspieszony, ale wyobraźcie sobie, jakby nie był przyspieszony. Co by się tu dopiero działo? Kolejny od Magdy, lecimy. Pamiętajcie, że ściany powinny być grube i ciemne, samo pomieszczenie zaś mroczne i niewielkie. Mam nadzieję na to, że kiedykolwiek wyjdziecie stąd żywi.
Młoteczka mówiąca do dzieci, to jest, coś w tym jest, to dobre, to fajne. No, tylko wysyłajcie mniej tych filmików, bo to jest strasznie jednak uciążliwe, żeby te filmiki oglądać na Facebooku, bo to jest przełączanie non-stop i tak dalej, więc wolałbym jednak w formie tego. Chociaż to zabawne nawet, także łapkuję. Tego to ja już się boję. Purpurz idący powiedzieć, że memy Marcina są chujowe, dobra? Te memy są mniej chujowe od tego teledysku, który nagrałem, nieważne, nie, tego nie było, nikt go nie widział, na szczęście bardzo mało wyświetleń, to się wytnie. Widzę Darwinów i ja już wiem, że będzie dobrze, nie? Także... Hunter? Purpurz wygrywa mecz. Kurwa! Mać! To po co ja tu w ogóle przychodzę? To fajne, zajebiste w ogóle. Nie wpadłem na to połączenie. To po co ja tu w ogóle przychodzę? Dobre. Jeszcze jeden ostatni filmik od Magdy. Kiedy Purpurz kulturalnie zaprasza ciebie na swoje live'y, a później się okazuje, że chce zrobić z ciebie idiotę za dobicie danej kwoty. Czyżby to było coś o Kulfonie? Kurwa mać! 62. Pójdę mnie zaraz! Kurwa! Ej, to dobre. To jest zajebiste. Ten ostatni, no, podoba mi się. Chociaż tak jak mówię, no z tymi filmikami to zdecydowanie wolę w obrazkowej formie, chyba że będziecie mi przesyłać te filmiki na maila. To wtedy jest dużo łatwiej. Jest mail też w opisie, purpose@etymo.gmail.com. To jak będziecie mi tam wysyłać te filmiki, to wtedy jak najbardziej. To jak sąsiad robił, to było w porze. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. O, tu jest mniej więcej ostrość, to ja się przesunę. Tak? Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.